Miniony tydzień Oczami Jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Miniony tydzień przyniósł wiele różnych ciekawostek, oj, wiele różnych ciekawostek. I jak tu nie mówić, jak tu nie komentować? Otóż przeczytałem o to o takiej informacji że ksiądz Kazimierz Soba osto skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę i jednocześnie pochwalił prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Duma z Polski, a za prezydenta wstyd, czyli jak zawsze. O co chodzi? Chodzi o to, że ma się odbyć uroczystość 500-lecie reformacji organizowanej przez wyznawców luteranizmu, w których Andrzej Duda nie weźmie udziału. W sieci zawrzało. Jak to zwykle, ktoś przyszedł, ktoś nie poszedł, kogoś wzięli, kogoś nie wzięli. Nie wiadomo, dlaczego prezydent nie chce wziąć udziału, chociaż będą inni, będzie nawet wysłannik od, znaczy, Rzymu. Czyżby nasz prezydent myślał, że co? I tu urwę, pomógłbym za dużo powiedzieć. Następną sprawą, jeśli już hmm, kręcimy się koło naszego hmm, miłościwie panującego prezydenta, jest oto występ niejakiej pani Dody. Dodzi, jak to mówią niektórzy. Która wręczyła prezydentowi tort. Kiedy go wręczyła, było wszystko pięknie ładnie. Kiedy odwróciła się tyłem, cóż zobaczyć mógł prezydent i cała reszta? Gołe pośladki. Oczywiście, naciągnięte jakąś hmm, pończochą, ale nadal to były pośladki. Komentowała potem, że chciała zrobić dobrze prezydentowi. No, jeżeli w taki sposób. <laughs> no cóż, ktoś to skomentował, a ja powtórzę: Jaki kraj? Taka i Mary Moreau. bo ona mu też śpiewała. Dodzia mu też śpiewała, ale potem to, co pokazała ze swoją klasą. No to wiecie co? Jeszcze o porywających roszczeniach finansowych niektórych bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Wywołują one różne emocje i czasem skrajne komentarze, ale przed kilkoma dniami była posłanka, niejaka pani Seneszyn, opublikowała na swoim loku oto taki kontrowersyjny wpis: Wszyscy Polacy przeżyli traumę 10 kwietnia 2010 roku, to też każdy cierpi. Niech wyceni swoje straty i wystąpi do łacierewicza, zaapelowała. I znowu zawrzało. I znowu się zagotowało. Ale mniej więcej tak to jest. Kiedy w Lesie Kabackim rozbił się samolot, była to tragedia. Była to jedna z największych katastrof lotniczych w naszych dziejach. I co się okazało? Wszyscy leżą w zbiorowej mogile. Nikt do niczego nie dochodził, nie wykopywano, nie rozrzebywano. Ofiary jakieś tam dostały za dość uczynienie, ale czy zrobiono z tego wszystko to, co zrobiono z tego? Czy rodziny się tak walczyły i upominały? Nie chodzi, jaki był wtedy system. To nie o to chodzi. Otóż nawet aktor Maciej Sztur napisał, że nie należy ich wykopywać, ale trochę zrobił to sarkastycznie: i powiedział, że prezydent prosi o to, aby go nie wykopywać do swojego brata. Dokładnie można sobie zobaczyć w internecie, bo znowu i tam zabrzało. I tak kręci się na świat, poprzez różne katastrofy poprzez Smoleńsk, poprzez cuda a tak naprawdę nie ma normalności. Natomiast znany podróżnik Wojciech Cejrowski powiedział ostatnio, że nasz ten prezydent pachnie poprzednikiem pachnie to mówię ja, bo on powiedział śmierdzi. Proszę Państwa, a więc widzimy, jaki poziom, jaka kultura. Chciałem także powiedzieć, że chyba ta kultura gdzieś już nam uciekła. Ponieważ wpisy, komentarze, jakie pojawiają się i pod moimi filmami, i pod różnymi innymi są po prostu uwłaczające. Ja się po prostu dziwię, dlaczego nikt nie protestuje. Dlaczego na portalach można pod jakimiś filmami pisać, ty taka, siaka, owaka. Już nie chodzi, że niektórzy pod moim filmem piszą, że jestem taki, siaki, owaki. Ale ja mówię ogólnie, tak? ...wyczytałem taką sytuację, że pewna kobieta, yy, Urodziła dziecko, które urodziła chore. Miała wielki dylemat, nie wiedziała co zrobić. Jest o tym cały artykuł i ktoś tam podpisuje się. Trzeba było wziąć kurwę, by skropać byłoby po ptokach. I komentarze były jeszcze gorsze, których już ze względu na przyzwoitość nie powiem. Więc ja się pytam Wolno? To na tym ma polegać demokracja? No, że każdy mówi niby co chce i tak dalej? No coś niesamowitego. Brak kultury, brak szacunku. Jak ludzie obrzucają się błotem na tych różnych tam wpisach pod artykułem. Jeżeli tak to ma funkcjonować, no to ja bardzo przepraszam. Powinno być coś takiego: żadnych komentarzy, żadnych rzeczy. Albo natychmiast, kiedy pojawi się jakiś wpis wulgarny, żeby moderator czy ktoś, kto tym portalem zarządza, natychmiast go kasował. A tam lecą idwektywy: Tychu, ty ci, ty prostytutko-komunistyczna, ty frenzu i tak dalej, i tak dalej. I jak to się robi? No to się wszyscy dopiero nakręcają. A tak już znowu z innej beczki. Teraz IPN wystąpił o próbki pisma prezydenta Lecha Wałęsy. On odmówił. No więc co zrobiono? No więc szukają jego próbek pisma w różnych wpisach, w księgach kondolencyjnych, w jakichś aktach. Przeczepują wszystkie akta, aby znaleźć kawałek podpisu Lecha Wałęsy. No, trochę to śmieszne, trochę to dziwne. W internecie znowu wrze. Jeżeli rzeczywiście jest, jak jest, powinien powiedzieć. Jeżeli nie jest tak, jak jest, powinien dać na to dowody. A tak pozostawia wolną rękę i wszyscy szaleją. No i oczywiście cudom różnym, jak to się mówi, nie ma końca, śmierć kobiety po ceremonii Kambo. Warsztaty medycyny naturalnej. I te wszystkie warsztaty w całym kraju pod lupą prokuratora. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że jakaś cudowna maść, którą się nakłada na skórę w takich kropkach, ma być. Genialna, ma uzdrawiać, ma pomagać i tak dalej. Niestety kobieta po tym zmarła. Wiele innych kobiet tłumaczyło się, że też miało dziwne nieprzyjemności, nudności i tak dalej. No cóż, każdy kto coś tam liznął, otwiera różne warsztaty medycyny naturalnej, zaczyna uzdrawiać, leczyć. A ja przecież tak ładnie zrobiłem taki wpis. Od ojca Tardiwa, który opowiada o tym, jak należy leczyć, komu zależy zawdzięczać zdrowie i do kogo trzeba się zwracać. Nie będę już tego komentował, ale po prostu ludzka naiwność nie zna granic. Pokazano też jedną osobę, która stwierdziła, że gwoździami jest w stanie wyleczyć. I tutaj aż przerwę, i dodam stwadnienie rozsiane. No ja się pytam, jak gwoździami można wyleczyć stwardnienie rozciane? Jeden zabieg kosztował około tysiąca złotych, i ci biedni ludzie szli, a oni w tam tymi gwoździami jeździł po plecach, mawiając, że od tej chwili nie będzie stwardnienia rościanego. Zawsze to powtarzam: póki będą sprzedający, zawsze będą kupujący, albo odwrotnie póki są kupujący, zawsze będą sprzedający. No, jedno co jest fajne, to to, że będą zmniejszali te wszystkie e, e, emerytury e, pracownikom aparatu bezpieczeństwa. To jest skandal. To jest nieporozumienie, żeby oni po 6, po siedem, po 8 tysięcy brali: Niech sobie biorą tak jak wszyscy, a 1500 złotych dać dziada popędzić, a niech przeżyje. Jak nie przeżyje, problem jego nie nasz, tak? Tych, którzy mordowali niezłomnych, którzy męczyli innych, którzy w stanie wojennym, czy w ogóle podczas całej okupacji sowieckiej znęcali się nad nami. Biorą sobie teraz po 6, po 8 tysięcy, a emeryci, którzy wypracowali dla Polski wszystko, co mieli, po 1500 zł. No jest tu jakaś niesprawiedliwość, ale ta dziejowa sprawiedliwość się zmienia, bo będą im zabierać te emerytury. I brawo, i bardzo dobrze. Chcę powiedzieć, że zachęcam do oglądania też moich filmów, moich różnych e, innych rzeczy, do odwiedzania mojej strony. E, uczulam też, że jeżeli już są jakieś spisy pod moim filmem, to niech to będą mądre albo takie, z którymi można polemizować, a nie takie, które zaczynają się tychu, powinno się ciebie wy i tak dalej. No tu przepraszam, nie wiem o co chodzi, ale z reguły piszą to jakieś dzieci albo niedorozwinięci ludzie. No, i to tyle chciałem w dzisiejszym tygodniu, jakby poopowiadać. Oj, byłoby tego znacznie więcej, znacznie więcej, ale to stałoby się już nudne, a więc zostawiam Państwa z tą pogadanką. Za chwilę pokaże się kolejny mój reportaż z zaświatów. Tym razem będzie to o zabójcach. Czy zabójcy po tamtej stronie mają dobrze, czy źle, i co w ogóle ich tam spotyka? Dziękuję, pozdrawiam. Proszę pisać. I poddawać mi różne, też jakby ciekawe rzeczy, których będę mógł poopowiadać. Do usłyszenia!